Tomasz Babiloński tuż po gali, na świeżo. No niesamowita gala i ten pojedynek wieczoru to faktycznie walka wieczoru. No tak jak powiedzieliśmy i zaznaczyliśmy, tak naprawdę były dwie walki wieczoru, bo był Daniel Rutkowski, który zaskoczył mnie naprawdę, skurczybyk jeszcze raz. Stoi obok nas, tak jest. Mamy to! Naprawdę mega skromny facet i przede wszystkim wielki sportowiec, ale tak, waga ciężka mnie zaskoczyła naprawdę, kurczę, powiem wam szczerze, że dawno nie widziałem tak dobrej walki, no wy jesteście fanami, znawcami, ekspertami, ale ta walka no po prostu dla mnie, jak jest stójka, no to widzę i piękno tego sportu. Później te obalenia, które szczerze mówiąc się uczę, ale idzie jakoś ku lepszemu. Więc super, naprawdę jesteśmy z siebie dumni ze względu właśnie, że sport przede wszystkim wygrał. Nie wygrały jakieś tam powiedzmy tematy różne, tylko po prostu no, było to, co, na co wszyscy czekaliśmy, czyli weryfikacja. No i te powroty, ten charakter, to jest niesamowite. Super, naprawdę. Ta dramaturgia na zasadzie przegrywał prawie całą walkę. Artur, później Michał miał kryzys. No to jest coś pięknego. Będziemy przeżywać co najmniej parę albo paręnaście dni pięknego wspomnienia z Żardowa. Zaryzykuję to pytanie. Lepsze emocje niż w boksie? Myślę, że czasami lepsze, aczkolwiek no, ja na boks nie powiem złego słowa, bo z tego się wywodzę, to jest moje powiedzmy hobby, kocham to, ćwierć wieku w tym siedzę, więc są i lepsze i gorsze walki, aczkolwiek no, jeszcze nie dożyłem do takiej walki jak Marko Huk czy Głowacki, żeby po prostu wiesz, no, rozrywać koszulę i płakać ze szczęścia, no ale ta walka była coś takiego powiedzmy może niepodobnego, ale w pewnym jakimś tam procencie bardzo pozytywnego, że oddaliśmy się w MMA i zaczynamy po prostu promować i pokazywać produkt prosportowy. Michał Kita, Artur Głuchowski zostają w Babilonie, rozumiem. Są, to już działamy cały czas, nie? Tutaj pokazaliśmy naprawdę fajną promocję. Obydwaj zawodnicy pokazali się nie tylko na antenach Polsatu Sport, na Polsat, byli też w Polsat Super Polsat, byli w Polsacie Otwartym, więc tutaj też duża ich promocja. Dzięki panu dyrektorowi Marianu Kmicie po prostu rozwijamy tą dyscyplinę i cieszymy się po prostu, że możemy po prostu pokazywać ten sport powiedzmy tak na wysokich lotach. Na gali był też Marcin Różalski, może on dla Michała Kity w kolejnym pojedynku, nie słyszałem niestety studia, więc nie wiem jakie są ustalenia. Michał Różalski można powiedzieć, że szczerze i uczciwie nie chce walczyć z Polakami i na razie na dzień dzisiejszy w ogóle nie podchodzimy do tego tematu, szykujemy zawodnika z zagranicy, jesteśmy na mocnych powiedzmy rozmowach z fajnym jego rywalem, chcielibyśmy to już ogłosić dzisiaj, ale jeszcze nie dopięliśmy najważniejszych kwestii, czyli kontraktów. Kiedy się możemy spodziewać tej gali z udziałem Marcina? W maju. Okej, brzmi dobrze. Kolejne pytanie, no właśnie Rutek. Radom się robi takim naprawdę mocnym klubem w Polsce. Świetnie. Babilon też tam robił galę, więc chyba trafiliście no, w dziesiątkę. Świetny, naprawdę. Kibice, sam Daniel, naprawdę, który jest dla mnie takim powiedzmy idolem jako zawodnik. Zaraz po Szymonie Kołeckim ze względu na osiągnięcia. Ale naprawdę, no, skromny chłopak, który po prostu pokazuje charakter, a przede wszystkim no, ma tych ludzi, którzy przyjeżdżają czy 100, czy 200, czy 500 kilometrów i mu kibicują z całego serca i żyją jego wygraną, jakby im się rodziły dzieci albo wchodzili kolejny rok. Naprawdę no, coś pięknego. No, to jest coś, co po prostu marzyło nam się, albo kiedyś było w boksie, że po prostu jest ta atmosfera, tak? Jest ten dopik, tak. Jest to coś tak fajnego, co nas nakręca, tak? Organizatorów, żeby po prostu cały czas szukać możliwości rozwoju dla tych zawodników, którzy mają takie grono kibiców, jakim jest Daniel Rutkowski. A propos Szymona Kołeckiego, był dzisiaj na widowni, więc rozumiem, że relacje są poprawne, ale pewnie ciężko go było puścić do KSW. Nie, dlaczego? Wiesz, to nie jest tak, ja mówię nie w jednym, nie w drugim wywiadzie. Dla nas najważniejsze jest, to jest dobro zawodnika. Jeżeli mają lepsze finansowe, powiedzmy, zaplecze czy oferty, przede wszystkim możliwości i najważniejsze walki o upragniony pas UFC, no to nie jesteśmy tacy, żeby po prostu tylko i wyłącznie zachowajmy dla siebie i zmarnujmy im karierę, bo ich musimy utrzymywać, bo gdzieś tam budują nam presję czy tam. Nie, jak jeżeli jest Skibiński dostanie możliwość walki w UFC, jedź, walcz, dla nas to będzie zaszczyt. Jeszcze jakbyś wygrał, powtórzył, co zrobiła Joanna Jędrzejczak, no to dla mnie, no, dla nas to byśmy stali na stojąco, nie? To jest top of the top.
dobrze to słyszeć. Czy nie ma takiego podejścia biznesowego? Bo no, można było wpłynąć pewnie na Daniela Skibińskiego i Kamila Oniszczuka, żeby ze sobą zawalczyli, mimo że to są przyjaciele. Bez sensu. Szczerze mówiąc, nie raz, nie dwa spotykałem się w boksie, może nie z tym problemem, ale również z takim zagadką. No to są walki po prostu na zasadzie takich, no, jeżeli przyjaciel, to nie zawodnik. No wiadomo, że można byłoby ich tutaj kusić jakimiś kwotami, ale to nie jest tym rzecz. No jest tylu fajnych zawodników w MMA, że można jeszcze kombinować. Mówię o Polsce, już nie mówię o świecie czy o Europie. Więc będziemy chcieli po prostu w tym kierunku iść, czy Daniela Skibińskiego, czy Oniszczuka, czy Rutkowskiego. No mamy naprawdę tylu zawodników świetnych, których możemy jeszcze pomieszać, pokombinować i przede wszystkim popromować. Ostatnie już pytanie. Bardzo mocny początek roku, bardzo fajny początek roku dla Babilonu, jeżeli chodzi o MMA. Co dalej? Podtrzymacie to tempo? Chcemy nawet zwiększyć tempo. No to ja tak jak powiedziałem na samym początku, no mnie MMA się spodobało, zaskoczyło. Przede wszystkim jest inna atmosfera, troszeczkę złapałem inne znajomości, kontakty, was poznałem, więc jak najbardziej. No boksu nie zostawiam, to nie jest tak, że zostawiłem czy coś, tylko jest problem z zawodnikami, którzy mają niektórzy skoki na kasę i ciężko zorganizować walkę, wiesz, jest na pewnym poziomie, tak? Bo jeżeli jeden i drugi ma wielkie oczekiwania finansowe, no to my jako promotorzy, menadżerowie nie udźwigniemy tego tematu, bo to jest od razu, można powiedzieć, ciężka sytuacja, żeby to jakoś udźwignąć biznesowo. Ode mnie to wszystko. Dziękuję i gratuluję. Nie dziękuję, szczerze mówiąc, dlatego, że zapraszam na kolejne edycje. Cieszę się, że byliście z nami, że nam kibicujecie i tak naprawdę robimy to dla was, żebyście po prostu cały czas mieli jakąś taką, powiedzmy, alternatywę na zasadzie szukajcie sportu, to znajdziecie u nas. Wielkie dzięki. Dziękuję bardzo.